cały zeszły rok, czyli kiedy walczyliśmy z sepsą, nasze wielkie billboardy zapowiadały, że wygramy z sepsą, że chcemy wygrać z sepsą, że przegonimy to zło. I jeżeli chodzi o nas, czyli o fundację, czyli o wszystkich tych, którzy wspierali nas podczas tej akcji, wygraliśmy z sepsą. Sprzęt już pracuje, ten sprzęt pracuje w 153 miastach, a więc jest w 208 placówkach szpitalnych, w laboratoriach, gdzie ultranowoczesny sprzęt spowodował między innymi chyba najważniejszą rzecz. Skrócił czas diagnozy. Kiedyś to potrafiło trwać 72 godziny. Urządzenia, które dzisiaj pracują w tych laboratoriach, stawiają diagnozę bardzo ważną, jak leczyć pacjenta w ciągu 4 godzin 40 minut. A więc jest to postęp ogromny. Dzięki temu, że mogliśmy kupić najlepszy sprzęt, sprzęt, który fantastycznie działa i który myślę, że będzie cudownie leczył nasze zdrowie i ratował życie.